Siemano, widzowie, witam was. Kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon z dodatkiem tutaj krew i wino. Aktualnie z wszystkimi właściwie dodatkami, ale aktualnie ogrywamy sobie tutaj krew i wino. Słuchajcie, dzisiaj na tak zwany celownik bierzemy zlecenie łacińskie kłopoty. W zawodzie Wiedźmina nie ma miejsca na nudę. Kiedy masz dosyć kuroliszków, strzyk czy nekerów, zawsze możesz liczyć na coś nietypowego, na przykład na krowę. Raz padła z nieba, prosto na jednego z pracowników kamieniołomu. Oto zlecenie, które wyrwie Wiedźmina z okowów rutyny. O kurde. Niebezpieczna krowa, mątka W. No i co? Idziemy wykonać zlecenie, pogadać z kimś tu trzeba pogadać, to jest kowal w ogóle. O, nie wyglądasz mi na kamieniarza. A to dla ciebie jakaś przeszkoda w handlu? Żadna. Tylko nie wiem, czy znajdziesz tu coś dla siebie. Mam tu głównie towar dla chłopaków z kamieniołomu. Narzędzia i różne takie tam. Ale jak chcesz rzucić okiem, to droga wolna. Przecie nie zabronię. Nie no, chyba tam jakieś miecze ma. Zawsze jesteś taki sympatyczny? Czy wstałeś dzisiaj z łóżka lewą nogą? Wstaję prawą. Zawsze. Bo na lewą utykam od czasu wypadku. To tutaj ta krowa na tego ziomka Widzisz, spadła? pracowałem tu kiedyś na dole przy wyrobisku. Aż kawał ściany się osunął i zmiażdżył mi stopę. Wybacz. Głupio wyszło. Daj spokój. To dla nas codzienność, taka praca. Co i raz ktoś sobie coś złamie, kostkę skręci albo kark. Wiedźmiński cech też nie taki łatwy, nie? Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Może wykonać, nie chciałbym, żeby coś dla mnie wykonywał, ale chciałbym zobaczyć w jego tutaj ekwipunek. No nie ma nic faktycznie ciekawego. Kilof ma. Ale wątpię, że tym kilofem jestem w stanie tutaj wydobywać jakieś rudy. Chociaż może muszę mieć kilof, żeby wydobywać rudy. No ale w każdym razie teraz, jak podchodzę do ściany i wydobywam te rudy, to mi wydobywa, więc całkiem możliwe, że właściwie taki kilof już mam weku. Nie wiem, tych gruchotów mam strasznie dużo, także całkiem możliwe, że gdzieś tutaj się kilof znajduje, znać siekiera jakaś. Dobra, w karty niestety nie zagramy, Muszę ruszać. Bywaj. także uciekam. Idziemy zobaczyć do mojego nowego zleceniodawcy, mam nadzieję. Co tam u niego słychać? Przede wszystkim ile płaci? Brygadzista. Ludzie! Na Bogu! Co wy pierdolicie? Jaka znowu plaga? Nieszczęśliwy wypadek i tyle! Wracajcie do rzeźbienia, bo jak nie dowieziemy głowy na czas, to mi inwestor jaja ukręci! Tak powiecie wdowie po Emilienie? Że go krowa rozgniotła, to nieszczęśliwy wypadek, tak? To jest, panie kochany, poważna sprawa. I trzeba jakiegoś maga albo innego specjalistę zawezwać. Coś się stało? O, patrzcie, wygląda mnie, że to ten Wiedźmin, co do miasta przyjechał. Może on by jakieś egzorcyzmy odprawił? Trzeba by go spytać, ile bierze. Dużo. Widziałem wasze ogłoszenie. Chodzi o jakąś Ja jestem krowę czy biedakiem. plagę? Panie kochany, plagę! I to jaką? Bogowie muszą być nieźle wkurwieni, bo Zerikani mieli najpierw plagę szarańczy, a potem żab. A u nas od razu po ludziach krowami napierdala. Już, już, no, nie ma co siać paniki. Chodźcie, mistrzu, na spokojnie wyłuszczę, na czym sprawa polega. W sumie No nie pamiętam w faktycznie, ogóle tej przykra misji. sprawa. Być zgniecionym przez krowę? Szkoda Emiliena. Dobry z niego był pracownik. Ja im mówię, że na pewno da się to wszystko jakoś łatwo wyjaśnić. A ci do mnie od razu z gębą, że plaga i że chcą dodatek od trudnych warunków pracy. A z torbami mnie puszczą, psiejuchy. Zaraz, zaraz. Mam sprawdzić, dlaczego z nieba spadła krowa? Tak? To też, ale że nikt krowiego ścierwa nie posprzątał, to się jakieś gówno przypałętało i strach na drugą odkrywkę zaglądać. Nic dziwnego.
A swoją drogą, co to była za krowa? No jak to jaka? Normalna, łaciata. Nic specjalnego. Na drugiej odkrywce leży i cuchnie. A Emilien pod nią. To jak? Weźmiecie to zlecenie? Czemu by nie? No właśnie, chciałem zapytać, co oni tu robią. Czym wy się tu właściwie zajmujecie? Chcę, że akurat... Rzeźbimy posąg króla Kalebiona. Tutaj mamy, taką znaczy, opcję. Nie cały naraz, ale tak po kawałku. Pojawił się bogobojny inwestor, który po dobrych 50 latach na nowo uruchomił projekt i zaangażował wszystkie kamieniołomy w okolicy. I wszystko szłoby zgodnie z planem, gdyby nie ten wypadek. Błagam, mistrzu, zajmiecie się tym. Muszę dowiedzieć się więcej na temat tej sprawy. Ktoś widział, co się stało? Nie, tylko słyszę. Osterwa szedł zobaczyć do Emiliena, jak mu idzie, gdy nagle jebło potężnie w ziemię, a chwilę później coś przywaliło w jeden z dźwigów. W ten dźwig to chyba raczej nie przywaliła krowa. Pewnie nie. No, w każdym razie chcieliśmy rano zobaczyć co, ale nas te paskudstwa przegoniły. No i od tej pory robota stoi. Dlatego proszę, mistrzu, nie mi trężcie dłużej. Weźmiecie tę sprawę? No. Zanim się zdecyduję, porozmawiajmy o zapłacie. Oho, widzę, że będziemy się targować. No więc ile? No myślę, że 390, bo mu w chuj zależy. Chyba żartujesz. My tu kamienie wydobywamy, nie złoto. Okej, dobra, przesadziłem 350. No, spuść jeszcze trochę. Dobra, 340. Niech będzie. Ale to ostateczna cena. Żadnych premii ani napiwków. Rozumiemy się? Dobrze, sprawdzę to. Może chodzić o spaczony portal. No właśnie. Sądzę. Niech wam lebioda w dzieciach wynagrodzi. Będę wypatrywał waszego powrotu, mistrzu Wiedźminie. To w sumie nie jest takie głupie. To mógł być portal. No tak, nie pomyślałem w sumie o tym. Spodnie kapitana. Ktoś mógł po prostu przeteleportować tego, krowę. Zapomniałem, że tutaj nie są normalne warunki. Tak już rozkminiam, że może ktoś popchnął, może kurwa kosmici. Zapomniałem, że tutaj mam jeszcze coś takiego w tej grze jak magia. Czy w ogóle w tym świecie. Zobaczmy na te spodenki. Raczej wątpię, że będą lepsze, ale chciałbym sobie tylko zerknąć. Są te chyba te. Nie, te podniosłem. Minus 2 plus te, to mi daje odporność na truciznę. Że mam 100% odporności na truciznę. Więc raczej już w tym secie do końca chodzić będziemy. Nie wiem dlaczego w poprzednim tym, w poprzednim jakby podejściu do Wiedźmaka na 100% na samym końcu, czy tam przy końcówce, kiedy byliśmy w tym, właśnie w, jak się nazywa ta miejscowość, gdzie my jesteśmy? Tu są. Miałem wiedźmiński pancerz, ale cechu kota i myślałem, że generalnie ten cechu kota jest w sumie najlepszy. Tak zakładałem, że skoro w poprzedniej rozgrywce tutaj miałem wiedźmiński pancerz cechu kota, to teraz też skończymy z wiedźmińskim pancerzem cechu kota, bo się okaże najlepszy. No ale chyba kurczę niekoniecznie był najlepszy, nie wiem czemu w takim razie w tamtym podupcałem pancerzu. W moim poprzednim podejściu. No całkiem możliwe, że byłem zbyt leniwy, żeby szukać lepszego pancerza, ewentualnie nie było mnie stać. Też istnieje taka szansa, by wykupić tutaj od tej laski ten wiedźmiński pancerz. A tutaj co? Poszukiwani groźni grasanci. Szpak. To musi być ten Emilien, o którym mówili robotnicy. Pechowiec. No dobra, od czego by tu zacząć? Zmiażdżony przez duży ciężar, pęknięta podstawa czaszki, świeże ślady zębów. To te trupojady, ale dobrały się do niego już po śmierci. Z jego ciała więcej się nie dowiem.
Część tkanek jest zmiażdżona. Najwyraźniej spadła z dużej wysokości. Rozpruty brzuch. Nie tak dużo krwi, więc stało się to już po śmierci, kiedy serce już nie pracowało. Ślady zębów, ale nie dużych. To na pewno te trupojady. Szybko wyczuły żer. Głębokie rany. Czyli w sumie nic nie wiemy. Rozstaw szponów sugeruje drakonida. Ale to nie one spowodowały śmierć. No to czyli wiwerna sobie leciała. Wszystko jasne. Krowę zabił upadek z wysokości. Po tym jak upuścił ją jakiś drakonid. Zapewne młody osobnik, który niósł krowę do gniazda, ale okazała się za ciężka. Pech chciał, że akurat na Emiliena. No to teraz jeszcze ten dźwig. Przy okazji by się też chyba wypadało, by tutaj zabić tą wivernę, czy co to tam będzie. Ja myślę, że do tej części dojdziemy. Skoczmy tutaj, bo tu mogą być fajne rzeczy pochowane. Fistek. Eleganckie. Tutaj, no przede wszystkim dwimeryt. Chociaż teraz już mi aż tak na dwimerycie nie zależy. Chyba pieniądze są teraz najważniejsze dla nas. Jak będziemy mieli dużo siana, to będziemy mogli fajnie ulepszyć naszą rezydencję. No i będziemy się świetnie bawić. Będę mógł dla widza pokazać. Także chyba najbardziej aktualnie zależy nam na normalnie pitosie. Tu coś jest. Krew. Drakonid musiał się tu poważnie zranić. Pewnie próbował wyrównać lot po upuszczeniu tej krowy i się skaleczył. No dobrze. I po śladach krwi. Łatwo będzie go wytropić. No jest. Praktycznie każde poszukiwanie. Ślady krwi drakonida, ledwie wyraźne. Jestem na dobrym tropie. Praktycznie każde takie poszukiwanie i tak dalej kończy się tym, że znajdujemy kogoś rannego albo po zapachu. W sumie nigdy nie było tak, że nie wiem, nie znaleźliśmy żadnej wskazówki. No jeszcze oczywiście ślady stóp. No mogłoby być tak, że na przykład ten drakoid sobie leciał i ostatecznie nie uderzył. I się nie zranił. Zaczął i wtedy byśmy chyba nie... Rana była poważniejsza niż przypuszczałem. No nawet byłoby to bardziej chyba prawdopodobne scenariusz niż ten. Wtedy byśmy nie mieli go jak znaleźć, byśmy musieli coś wykminić. A tak ciągle są ranne te potwory. Jest łatwo je znaleźć. Śmierdzi zacierem. Najwyraźniej drakonik zaatakował lokalną zbrodnię. To śmierdzi. A nie, o kurde ty. Co to w ogóle jest za podróż? Zginilec. Czemu jakiś taki w ładnych kolorkach ten zginilec? I za ładny ten. O kurde. Za ładny ten zginilec. No strasznie ładny generalnie. Kurwa papuga. Takie przydomowe zwierzątko. Zginilec. Wybucha jak go trochę pobijesz. Od razu chroni dom przed intruzami. To może jakieś alkohole fajne znajdziemy. Przede wszystkim ta cytrynówka i mandragora są najważniejsze dla nas tutaj te alkohole. Bo z nich oczywiście tworzymy tutaj eliksirki. Nadjedzone ciało. Ślady po ogniu? To nie wiwerna. To musiał być oszlusk. Tylko one zieją ognie. Kurwa, smog? Oszlusk, nowy wpis. Ty, ja chętnie bym zobaczył, co to jest oszlusk. Jeszcze raz takie, w ogóle słyszę takie coś. Takie słowo, tylko ja nawet nie wiem, gdzie to znajdziemy, ty. Oszlusk. To powinno być gdzieś w tych, nie w upiorach, tylko nie w wampirach. Tylko w tych latających gagatkach, oszlusk. Istoty magiczne, nie. Insektoidy, nie. O jest, oszlusk. O kurwa.
Ciekawe, chłopi spod Chołopola chcieli mi kiedyś zapłacić sporą sumkę za zabicie oszluzga. Naprawdę sporą, ładną sumkę. On mówiłem, bo mi życie bardziej miłe niż złoto. Oszlusk, taka jego mać, to nie byle szysz. No wygląda przerażająco, wygląda jak jakiś kosmita w sumie. W teorii wszystkie tutaj potwory są kosmitami, no nie, bo przybyły do nas z innego świata. Zapiski bimbrownika. A wtedy powiedziałem ministerowi, że w mojej ocenie dolina z jej winami jest przelektramowana. Co miałem zrobić? Przerzuciłem się na produkcję i konsumpcję bimbru, bo to zawsze była moja pasja. Możecie sobie przeczytać szczegółowo. Że tak mnie ta historia tego jednego bimbrownika nie obchodzi. Wylądował na dachu tej bimbrowni. Narobił sporego bałaganu, a potem ruszył dalej. Czyli cały czas tutaj. Najwyraźniej był zbyt wyczerpany, by dalej lecieć. To będzie przechadzka po parku. W takim razie kiepsko z nim. Ledwie powłóczył nogami. No, to dobra. To mamy szansę. W takim razie większe. Tu wylądował drugi drakonit. Większy. Odczekał, aż ten mniejszy wydobrzeje i poleciały razem. Łatwo będzie je tropić. Ten mniejszy nadal krwawił. Ty, no jak dwa naraz? A w ogóle co to jest za tamtego? Takie dwie góry. Zajebiście to wygląda. Gdzie to jest? Gdzieś na dole samym. Nie wiem, w którym miejscu to by dokładnie było i czy można się tam dostać, ale wygląda... No, całkiem ładnie. Te góry. Nie bym tam poszedł i sprawdził, czy coś tam jest. Skoro leciały we dwójkę, to pewnie wracają do gniazda. O! A to krowa. No, następna krowa. Ale leży tu znacznie dłużej. To też robota oszluzga. Widać po śladach pazurów i nadpaleniach. Tutaj trop się urywa. Ale idę o zakład, że tam na górze mają gniazdo. Swoją drogą Geralt mówi do siebie, znaczy mówi do nas, ale... Generalnie mówi do siebie, no nie? Bo jakby nas tu nie ma w teorii. Czy jesteśmy? Jesteście widzowie? Czy tylko sobie wyobrażam widzów? W sumie przez większość generalnie gameplay, jak się zaczyna na YouTubie, to w sumie nikt się nie ogląda, ty gadasz trochę do siebie, jak Gerwart. I udajesz, że ktoś cię ogląda jednak. No trochę tak to wygląda. To jest w ogóle wejście jakieś do jaskini chyba, ta? Kurde, dobra, zajrzymy tam, ale później do tej jaskini. Na razie byśmy tego oszluzga ciachnęli, myślę. A, miejsce mocy jest na dole. O kurde, mama! O kurde, ty, to chyba nie będzie jakieś mega łatwe zadanie, mi się wydaje. No, może być ciężko. Mamy sporo punktów swoją drogą, musimy to wydać. Kurde, no. Jak to synek na pomoc? Ciekawe, może jakieś lepsze bełciki, myśliskie na przykład. Czy ja go mogę sprowadzić na ziemię? Mogę ją właściwie. Ty, pojebany potwór. Dobrze, że aż tak nie spami tymi... O kurwa! Też nie spami tymi... ziewaniem ognia, bo mogło być ciężko. Ale tak jest mocny. Fakt, że on w ogóle się dzieje ogniem, to jest powalone. Strzela do nas kulami ognie jebany. Dobra. To mamusi. Gleba, tam kolejny! Oszluzgi. Ty, mam nadzieję, że jakaś premia będzie. Co się dzieje? Halo? Co się... Dobra widzowie, wracamy. Ten sam scenariusz. Został jeden oszlut. Mama martwa. Tam jeszcze na dole był jeden, nie?
Tylko on coś chyba nie pomaga braciszkowi. Może ranny jest. Bo ten wygląda na rannego. Tamten chyba nie mało pomocny. Członek rodziny. Kurde, ale nawet taki mały i ranny osób jest całkiem sporym wyzwaniem. Zresztą już dwa razy zdążyłem się po wczytaniu wywalić. Zresztą one też jak ci niestety podpalą, to by się nie regeneruje HP. Wtedy z adrenaliny, więc to jest niebezpieczne, że tak powiem. No dobra, trzeba zabrać trofeum. Pozostałe jaja nie zdążyły się wykluć. Trzeba spalić całe to gniazdo. Tu gdzieś na dole jeszcze były tego, nie? Jeszcze ktoś tu latał tam na tym dole. Chyba, że to był błąd, jakby błąd graficzny ostatnio. Nie wiem, teraz nie widzę tutaj oszluzga. A jest, pas! Jeszcze jeden. No dobra, ale to chyba nie jest członek tej rodziny, tak mi się wydaje. Dobra, zniszczmy te gniazdo, bo dostajemy fajne rzeczy. O kurwa! To załatwi sprawę. Fajne rzeczy. Smocze łuski. Jajo potwora. O kurczę. Dawno nieprzeszukane skarby. Nikt tutaj nie zaglądał pewnie. Spory kawał sasu. Mam nadzieję, że będzie coś tu cennego. Floreny, floreny. No zawsze można wymienić u Vivaldiego. Jeszcze tam oczywiście do środka trzeba by było wejść, ale to zrobimy zaraz. O, receptura, zielony barwnik do zbroi. Chyba spoko całkiem. I co, ja teraz normalnie w alchemii sobie zielony barwnik będę mógł robić? Co ty gadasz? Oleje, wywary, odwary, barwniki, pa. Normalnie solo jestem w stanie zielony barwnik zrobić, fajne. Spoko, spoko, będziemy mogli na jakieś fajne... Ty. Jakiś fajny kolor? Pomalować naszą zbroję. Co to jest? Ty, tego nie mam nawet w poszukiwaniach. Co to kurde jest? Arcymistrzowski miecz wiedźmiński cechu gryfa. Ty, nie ma takich? Poczekaj, aż muszę... Poczekaj. Alchemia? Nie alchemia. A gdzieś tutaj na bok sobie pojedziemy rzemiosło. Jedna tutaj krateczka w lewo. Weźmy na przykład rękawice. Mogą być buty. Nie mamy, cech gryfa. Mistrzowskie buty, 34. Co ty gadasz? Jak to teraz przeszukam? Dostanę też raport. Wezwany przeze mnie Wiedźmin przybył do Usar 12 września. Podczas naszej kolejnej rozmowy Wiedźmin wyraził zdziwienie, że zaoferowano mu wysoką zapłatę i to z góry, zanim jeszcze stawi się w Tucson. Polubiłem tego człowieka i chciałem być wobec niego uczciwy. Wbrew złożonej wcześniej obietnicy wyznałem, że wynagrodzenie całości pochodzi od Imrau, czarodzieja, który tą darowizną postanowił odwdzięczyć się naszej społeczności za ciepłe przyjęcie. Gdy Jerome usłyszał imię czarodzieja, najpierw zbladł, a potem wpadł w wściekłość, krzyknął, cytuję: ja już się rozmówię z tym starym skurwysynem, po czym pobiegł do stajni, wsiadł na swojego karnego ogiera i odjechał, zastawiając część swoich rzeczy. Widziano go w drodze do Mont, a potem przepadł jak kamień wody. Mistrz Moreau twierdzi, że Wiedźmin nigdy do niego nie dotarł. Co ty gadasz, arcymistrzowski? Ciekawe, co zdarzyło się w Mont. Bardzo ciekawe. Rękawice cechu gryfa. Buty wiedźmińskiego cechu gryfa. Co ty dupi, spoka to. I teraz maksymalnie był tam chyba 34 poziom. Teraz będziemy mieli jeszcze lepsze buty? Na arcymistrzowski... Jod się kręcę. Co ty gadasz, że takie coś w ogóle istnieje w tej grze? Nie, to jest niesamowite. Gram w to chyba z 7 raz i za każdym razem mnie ta gra jeszcze bardziej zaskakuje? No przecież to jest niepoważne, ty. I teraz mi się może poszukiwanie odblokowało, co? Powalone jest ta gra, no jest powalona. Poszukiwanie arcymistrzowskiego rynsztunku gryfa. Nie powiem wam tak, że gra mnie nawet pancerzami zaskoczy. To naprawdę nie sądziłem. To jest jakaś pantera, wali ziom. Ale to w ogóle jaki przypadek sobie tutaj poszedłem i jeszcze znaleźliśmy ten pancerz. To powiem wam szczerze, że jednak chyba się opłaca tutaj biegać.
Dobrze, że tutaj chodzę prawo, lewo. Nie tylko marnuję czas widza, ale znajdujemy czasem ciekawe rzeczy dla widza. Niesamowite, ty, to będę musiał trochę poczytać o tym więcej. Może znajduje się więcej lokalizacji, w których znajdziemy takie różne ciekawości. No powalone to jest, powalone, szczerze mówiąc. Nie sądziłem, że takie coś jest, ażbym, kurczę, nie mogę się doczekać, jak założę to. Ten secik grywa, nigdy w życiu go chyba nie widziałem na oczy, także czekam z niecierpliwością. Mamy jakiś mieczek, mamy trofeum, oczywiście tutaj sobie to skipujemy. I chciałbym zobaczyć, co to za trofeum jest. Co mi one daje? Szansa na odcięcie kończyny 10%, no generalnie fajne, no ale 15% dodatkowego złota, no to umówmy się, no jest dużo, dużo lepsze. Tamto jest fajne, ale to jest genialne wręcz. To w sumie warto jest wykonać tą misję związaną ze świniopasem w miarę szybko, i wtedy dostajesz te świniopasa i całą grę przechodzisz sobie z tym trofeum świniopasa. W sumie OP. Tylko wcześniej byś musiał zabić tego, nie? Tego Jabsona. A to już mogłoby być ciężej, bo on jest na 30 poziom, a powiedzmy jakbyś go zrobił na 15 poziomie, to by było fest ciężko. W sumie. To pewnie antycheaterskie takie zagranie. Całkiem sprytne. Dobra, weźmy do tej jaskini. Ona gdzieś powinna być tutaj. Tu gdzieś powinno być wejście do tej jaskini. Wyżej. O kurde, to już w ogóle. O kurde. Nie taki był plan. Jeszcze raz spróbujmy. Zobaczymy, co tam będzie. Na pewno miejsce mocy, ale może jeszcze coś ciekawego znajdziemy. Kurczę ty, może arcymistrzowskie te schemaciki. Jeszcze dodatkowo. Chyba wskoczymy sobie tutaj może? Tak by było łatwiej. Może tutaj wskoczymy z powrotem? I spróbujmy jakoś tędy zejść tutaj po prostu. Zeskoczyć. Tak delikatnie. Takim jakbyś tak... O! Tak jakbyś se poszedł. Tak delikatnie, Gerwart. Delikatnie. Widzę gdzie... Tutaj jest to zejście? Nie. Ale dobra. Chyba się uda. Jest, mamy to. Co tu jest? Magia. To miejsce mocy. Tylko miejsce mocy? Chyba tylko. Ale za to miejsce mocy daje nam jeden punkt i przede wszystkim jest to też igni, także mamy wzmocnione teraz to igni. Jest to akurat fajne, bo igni to jest fajny tutaj znaczek wiedźmiński. Chciałbym jeszcze kliknąć na postać i zobaczyć te mutacje, czy jestem w stanie jakieś wykonać. Ale to czekajcie, bo najpierw bym musiał porobić tutaj te mutageny, także widzimy się za sekundę. No to już akurat dużo nudnej roboty będzie. Ty, a te wiecie, że teraz się zorientowałem, że przecież ja mogę na przykład zużyć to, nie? Czyli teraz odblokowujemy krwawą łaźnię i każdy śmiertelny cios zadany mieczem powoduje rozczłonkowanie przeciwnika i każdy cios zadany bronią w walce zwiększa siłę ataków o 5%, maksymalnie 250. Przecież ja przy okazji mogę też znaki sobie ulepszać. Generalnie toksyczna krew i tak dalej, także... Zajebiste. W sumie myślałem, że tylko muszę jedną wybierać drogę, ale chyba to tak nie działa. Gdy Geralt zostanie zraniony w walce, atakujący przeciwnik otrzyma obrażenia. To jest zajebiste. Mogę? No mogę to zrobić. Petarda, to ja bym w to szedł. Nie wiem, co to daje. Każdy punkt zatrucia eliksirami zwiększa obrażenia zadane mieczem. O kurde, fajne. Każdy punkt adrenaliny zmniejsza otrzymywane obrażenie o 15%. Też zajebiste. Obrażenie od strzałów z kuszy to takie średnie. A to co by nam dało? Wzrasta wraz... Znaki mogą zadać obrażenia krytyczne. No to zazwyczaj używam, szczerze mówiąc, Quen i tak dalej. Także akurat jeżeli chodzi o to tam walić. Myślę, że ta euforia fajna. Ta toksyczna krew. Mamy tu też, widzę, żółtą drogę. Taka ciekawostka. W Wiedźminie miał być w ogóle żółty mutagen. I on w ogóle został stworzony, ten żółty mutagen, ale ostatecznie go do gry takiej finałowej nie dodano. Natomiast jest taka modyfikacja, która przywraca właśnie zaginiony, że tak powiem, content. No i można się wtedy pobawić w te mutageny. Generalnie ja pewnie będę nagrywał o tym odcinki, bo tak planuję po Wiedźminie też nagrać różne ciekawostki i tak dalej. Nie jakoś długo, nie jakoś dużo, ale jest kilka takich rzeczy, które
O kilku rzeczach wiem i chciałbym się po prostu podzielić tutaj ze światem. Trochę niestety czasu wymagają takie odcinki. Trzeba troszeczkę czasu poświęcić. Ale ostatecznie są one w miarę ciekawe, tak mi się wydaje. Jeżeli, no generalnie zaginiony content, easter eggi, tajemnice, ciekawostki. Zawsze się fajnie ogląda. Dobra, zahaczmy jeszcze tylko przy okazji o ten znak zapytania. Wiem, że trochę długo robimy tą misję, ale... Zobaczmy, co tu znajdziemy. O kurde, a to przeciwnicy zwykli. Boby. Ale nie patrzę, gdzie klikam. Widziałem lewy przycisk, patrzę na lewo, chłopie, i śmigło. Elo. Kurczę. Śmigło też jednak. O, mogę chyba finisher wykonać na nim. Tak mi się wydaje, że mogę mu odciąć kończynę. Ja nie zrobiłem tego. Dobra, czyli to zwykłe bandziory były. Ale może pozbieramy z nich coś ciekawego. Pochodnia. Tu jakieś pierdoły. Dratwy, cebule. Biały barwnik do zbroi, spoko. Tutaj wybuchające beczki trzeba uważać. Srebro. Pergamin i przede wszystkim tutaj floreny, no całkiem fajne tutaj chyba rzeczy, jakiś schemat też dostaliśmy. Pobrudzone tłuszczem zapiski. Brędza jak nigdy, od tygodnia nawet kundla na drodze nie widziałem. Od kiedy upolowaliśmy tę karawanę, co wiozła transport słoniny dla robotników z kamieniołoma, nic, zero pustka. Dobrze, żeśmy wtedy podjedli brzucha, zapuścili. A jak tak dalej pójdzie, to przeżremy tutaj więcej zapasów, niż mieliśmy złupić. Okej, okay, schemat. Rękawice gwardzisty. No, a tam jakieś rubiny były, czy co to tam było? Jakieś na pewno kamienie. Chyba w miarę szlachetne, mi się wydaje. I w miarę drogie, co za tym idzie. Nawet nie chodzi o drogość, tylko generalnie w sumie... takie rzeczy przydają się przy tworzeniu właśnie różnych pancerzy i tak dalej. Szczerze mówiąc, ja chciałem wszystkie te rubiny i tak dalej, te narzędzia, wszystko chciałem po prostu sprzedawać, bo uznałem, że szczerze mówiąc mi się nie przyda, już niemożliwe, już nie ma innej zbroi, nie ma co robić, nie? To już mi jest niepotrzebne. A tu kurde, zebraliśmy aktualnie nową zbroję, to niesamowite. Jak ta gra zaskakuje. Czy ja dobrze poszedłem? No, chyba z tamtej strony, tak mi gierka podpowiada, będzie optymalniej. Siemano. Siema! O, odpowiedział. Nerwowa robota, co? Tak ci łeb posiliał? No, stres chyba tutaj wpływa właśnie na siwienie. I co? Tego, co pamiętam. Wiecie już, jak to z tą tego, co krową słyszałem. Było? Smok. Tak. Możecie wracać do pracy. To nie była żadna plaga spadających krów. No, od początku mówiłem. Kamień z serca. No to mówcie. O co się właściwie rozchodziło? Młody oszlusk, przelatując nad kamieniołomem, upuścił zdobycz. Niósł ją do gniazda dla swojej matki i rodzeństwa. Spaliłem też ich jaja, więc raczej już o nich nie usłyszycie. Chwali się przezorność, ale tak jak mówiłem, więcej wam nie zapłacę, bo nie ma. Macie tu. I dzięki, mistrzu. Zawsze to jakieś korony wpadły. Zawsze to jakieś pieniądze w kiermanie i będziemy mogli tutaj poulepszać nasz dom. Tak, żadni bogowie po 300, nie zesłali na nas plagi. To był po prostu smok, ale już go nie ma. Wdowie po Emilienie wypłacimy odszkodowanie i już. To na co jeszcze czekacie? Raz! A mnie się wydaje, że tu się dalej jakieś podejrzane rzeczy dzieją. A co się stało z budowniczymi, co pomnik składają? 3 dni temu mieli do nas dotrzeć i jakoś ich Wardajso dalej nie widać. Pewnie ich też coś zgniotło. Albo ze szczętem zeżarło. O! Jakaś szarańcza, jak w Zerikanii. Co wy mi tu znowu za brednie opowiadacie? Pisał architekt,
że mają duży transport marmuru z Metiny na Brodę Proroka i że się spóźnią tydzień. Więc przestańcie pierdolić tylko do roboty. To ja odprowadzę was, mistrzu. Myślałem, że będziemy tych ziomów jeszcze szukać. Po prawdzie to skłamałem, żeby mi tu znów nie panikowali. Ale gdzieś ci robotnicy faktycznie przepadli. Zajdźcie do mnie później, to wam wyłuszczę szczegóły. A podobno już więcej pieniędzy nie ma, ty. No idę do niego, idę, oczywiście, że idę, no. A zapłaci, co? No jak, mistrzu? Poszukacie tych zaginionych robotników? Pewnie, ale zapłacisz. Zginęli? W jakim sensie? Ano, przepadli, razem z zaopatrzeniem. Złożyłem nowe zamówienia i kilkanaście wozów dotarło na miejsce budowy, a pięć zaginęło po drodze. Narzędzia, prowiant, budulec, no i przede wszystkim specjaliści. Co gorsza, był tam też nasz główny architekt. Pisałem do niego, że kamieniołom działa i żeby wysłał nowe plany, a na to majster, że architekt przecież jest u nas, w Ardaiso. A to znaczy, że... Też przepadł. Rozumiem. Zajmę się tym. Mistrzu, nie wiem jak dziękować. Tylko błagam, śpieszcie się, bo bez tych pięciu wozów nie skończymy budowy. A to my tak za darmo? O kurde, udziel pomocy wszystkim po te, odwiedź. Jo, cię kręcę, ty. To widzę skomplikowana misja, no tak, bo to jest związana misja generalnie z tą budową tego Lebiody. To jest fajna ciekawostka całkiem związana z tą misją. No to zajmijmy się tym dzisiaj, no. Myślę, że możemy pomóc tym budowniczym, odnajdziemy ich. I może uda się wybudować tutaj ten wielki pomnik Lebiody. A może jakieś benefity fajne czerpać z tego będziemy. Nie do końca pamiętam, nie do końca też pamiętam, czy mi się uda. Nie do końca pamiętam, czy główny architekt na przykład przeżył. Ale daleko też od siebie jakoś oddaleni nie są, tak sobie myślę, że będzie git. Musimy się na początku udać tutaj. Ja bym sobie zaznaczył tą misję, ale nie mogę. No zaraz klikniemy na mapę. Udajmy się najbliżej jak tylko możemy. No i dalej tutaj tych znaczników, drogowskazów tak zwanych niestety nie mam. Więc będziemy musieli pod kęsem podróżować. Ale nie bez żaden problem. Mi się przyjemnie tutaj po tym... Jak to się nazywa? Ciągle chcę mówić Corvo Bianco. To jest Toussaint. Po tym Toussaint jeździ. Szczerze mówiąc, to tak jest ładnie w tym tu są, co ja bym najchętniej w ogóle tak jeździł. Zobaczcie, jak to klimatycznie wygląda. Nie, sprawia mi to jakąś gigantyczną satysfakcję, jak sobie tak jeżdżę powoli. A nie tylko pędzę przed siebie, żeby wykonać kolejną misję, tylko kolejny znacznik zapytania wyczyścić. Co jest mocno nie tak? Ukryty skarb! O, tak już jesteśmy, to co ono? Przyda nam się pieniążek bez kurwa lipa, fest. O, to jest chyba taki ukryty skarb mi się wydaje. Że ten, zgaduję, że ten ziomuś nie ma skarbu przy sobie, tylko będę musiał go jeszcze szukać. Kurde. No dobra, trochę się pomęczymy najmniej. Wydaje mi się, że opłacalne jest to. Dziennik. Przeczytaj, możecie sobie sami przeczytać, jeżeli chcecie. Coś tam kopali, tego, razem z tymi umzykami, owego, dobra, klątwa. O kurde, na który to jest poziom? Na 46. Dobra, F5, może damy radę. Już nie będę się teraz cofał i wymiękał, no. Szukaj ukryty skarb w obozie łowców. Czy to z ludziami będziemy walczyć? No dobra, jakieś tam petardy mamy. Chyba sobie damy radę, nie? Mi się wydaje jakoś dużo te... Ty, ja to... O kurwa! A, widzicie? Jestem odporny na te strzelanie ich. Tych potworów. O! Ale już na ciosy niekoniecznie! Co to kurwa było, ty? Ale mi zajebał. Za full HP? No to już gorzej, nie? Może i odporni na ciosy jesteśmy, ale... Znaczy na... Na ich trucizny, bo jesteśmy tutaj
Ze zbroją szkoły tutaj żmii, ale tak jak mówię, na ciosy już niestety kurwa niekoniecznie. Oj, ciężko będzie. Ciężko będzie. Były może petardami. One mi wyglądają na takie, co mogą płonąć dużo. Tym, co one teraz mi robią, to się przejmować nie musimy. No 100 obrażeń to kurde nie jest dużo. 490, lepiej. Ale też gówno im zrobię. Razy wszystkie petardy świata zużyję. Możemy użyć w sumie wszystkich petard, no. Obrażenie od ognia, a to co daje? Oślepia przeciwników. No to w sumie ten przeciwnik się nie rusza tam, że chyba to nie jest takie głupie tak generalnie. Oj, pyk. Oj, nic mu nie robię tym. Dobra, oślepię go. Oślepiony jest. O, był. Dobra, nie da rady, no nie. Że go będę bił 20 lat, no. 46 poziom, nie ma szans. Nie, to się tylko wydaje 6 poziomów niby w sumie, nie? Ale ciężko. Byśmy musieli mieć, no wydaje mi się, jakiś kozacki mieczyk. Na przykład Gryfa. Ciekawe, czy dużo lepsze są te... ta zbroja Gryfa i tak dalej. Ale to jest niesamowite, że ja naprawdę o tym nie słyszałem, że taka zbroja Gryfa. No ale wydaje mi się, że faktycznie trzeba... jedynym miejscem, w którym można to znaleźć, to jest jakby właśnie... tam, gdzie przed chwilą byliśmy, nie? I trzeba było dobrze poszukać. Po prostu nigdy nie widziałem, żeby ktoś to zrobił, ani nigdy samemu tego nie zrobiłem. Dobra, jedziemy dalej w takim razie. Gdzie mieliśmy jechać? Mieliśmy wypełniać nasze misje w postaci udzielania pomocy budowniczym. Tempo! Kurde, już te potwory na 46 poziom. Już naprawdę spory damage zadają mi całkiem tanki są. Wilki? No wilki to raczej żaden problem jakiś większy nie jest akurat. Tak mi się wydaje. No i czekamy jak czekamy na wbijanie poziomu, żebyśmy dostawali punkty umiejętności, gdzie mogli je wydawać na fajne rzeczy. Wydaje mi się, że jestem trochę zacofany, jeżeli chodzi o to. Czy kurde, wcześniej mi się wydawało, że ten 40 poziom to jest taki poziom, nie? Jocie kręcę, to jest taki poziom. No a teraz mi się wydaje, że to jest gówno, nie poziom, szczerze mówiąc. Czy z 50 powinniśmy mieć. Widziana solniczka. Jakby pozbierajmy łupy. Potem będziemy się zajmować przeszukiwaniem. Połamane kości, zaraza, silny był. A co to, jaki potwór? Głębokie odciski stóp, krew, ślady ucieczki. Tu jeszcze coś było. Zaraza, rozszarpany na strzępy. Czyli potwór. A czy nikt go mieczem nie wypatroszył. Po śladach? No to wygląda. Klasycznie, po śladach i... znaleźć naszych ziomków. O kurwa, co to jest? To jest leszy jaki. Ale dziad borowy, to jeszcze gorszy leszy. Tak mi się wydaje. Ta, to taki leszy, tylko tu leszy tu są. Dobrze, że mamy igni tego ulepszone, akurat idealnie na walkę w sumie z leszym. On mega dużo obrażeń dostaje od palenia się. No, jak jesteśmy na tym samym poziomie, to git jest. To akurat sporo dodajemy tutaj damage'u. Jeszcze mamy na mieczu fajne perki typu właśnie podpalenie i tak dalej. Mega dużo zadają. Dobra. Za tymi korzeniami coś jest. Którymi korzeniami? Daj wejść jakieś do jaskini. Możecie wyjść, nic wam nie zrobię. A ludzie pochowali się. No tak, bo my tych ziomków szukamy. Dziękujemy, panie Wiedźminie. Niech Lebioda ma was w opiece. Okej, jedni znalezieni. Dzień później. A i się powoli ten pomnik buduje. Spoko. Kwiat. Wygląda jak mak. A bo to jest mak w sumie chyba. Mi się wydaje, że to jest mak. Nie wiem, jaka jest profesjonalna nazwa na to. Wydaje mi się, że nawet profesjonalna nazwa to jest po prostu makowiec.
Mykowiec? No tak mi się wydaje. Ale którą mam? Musimy iść albo tu, albo tutaj. O, damy się tutaj na dół. Tam przy okazji też mamy tablicę ogłoszeń. Że jest kilka rodzajów maków. To jest ten mak legalny w Polsce do hodowania. Jest też mak nielegalny w Polsce do hodowania. Ponieważ z niego się tworzy opium. Znaczy, no ja nie wiem jak, czy co się dokładnie, znaczy substancję ten mak zawiera taką uśmierzającą ból. I to jest jakiś opioid i z tego się chyba robi coś. Nie wiem, czy opium się robi, czy opium to jest ta substancja, która się wydobywa z maku. Nie za bardzo znam się na produkcji narkotyków. Więc co tutaj mam zrobić? Obudź pijanych tych? Zaraz, najpierw mu opierdolę wszystko, co tu mają. Obudź się. Wstawaj ty do roboty. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Dobry wieczór. Wstawaj. Ale leniuchy ty. Obudź się. Do roboty. Nasz Salwator. Hej, wstawaj. Rusz się. Jeszcze gdzieś jeden zaginiony. Czermierz. Gdzieś pod mostem może? Tu go nie ma. Tutaj nie było. Tam do góry może? Może być w sumie bardziej do góry. Gdzie macie kumpla? Zostaw mnie. Chyba, że tego trzeba, do tego ziomka podejść. Nie no, wygląda na w miarę obudzonego. Ty no, jest pięciu. Nie, jest czterech. Gdzie jest piąty? Z czterech. Jeden, dwa, trzy, cztery. Gdzieś kumpla zgubili, kurwa. Nie wiem, gdzie do końca. Tu będzie leżał? Wardzista. Ja to lubię, winiaka i cycuszki. Wardzista. Ty. Nie ma zioma jednego. Czy jestem totalnie ślepy? Czy on gdzieś kurde śpi? A, widzę. Gdzieś w krzakach śpi, no tego nie widziałem. A jebus. No wstawaj! Święty Lebioda mi cię zesłał. Muszę wóz szybko naprawić, bo na budowie na mnie czekają. Bywaj. O, myślałem, że na nas nachrzyczy. No i budujemy powoli pomnik. Robota wrze. Gdyby nie my, pomnik by nie powstał. Ale jaka piękna sceneria, kurde. A tam, ty, a co tam robi taki wielki statek, kurczę, w środku mam wrażenie tego, dżungli. Chyba, że gdzieś tam jest zacumowany. Dobra, no to idziemy wykonywać kolejną tutaj... Właściwie pod zadanie kolejne. Jakby zadanie jest nadal to samo, czyli komu w drogę, temu w czas. No jakby kolejnych ziomków trzeba znaleźć. I tu bym chciał odwiedzić tą tablicę ogłoszeniową. Oczywiście pozbierać wszystkie ogłoszenia. Tutaj tym chyba wykrzyknikiem zajmiemy się kiedy indziej, co? Tak mi się wydaje, że my się tu może kiedy indziej udamy. Tutaj w ogóle mam całą misję zaznaczoną, także raczej tego nie przeoczę. Pakujmy się na konia i zróbmy ten pomnik w dzisiejszym odcinku. Cały odcinek będziemy pomnik robić, ale nie wiem, czy ostatecznie w sumie będzie warto. Na pewno będzie super pomnik. Ale nie wiem, czy jeszcze jakieś super bonusy z tego dostaniemy. Tutaj jeszcze jest. A tutaj jeszcze mam budowniczych. O, tutaj mam plac budowy, tutaj kolejnego budowniczego i gdzieś jeszcze. Tutaj. Gdzie są jeszcze budowniczy? Tutaj? Czekaj. A nie wiem w sumie gdzie. Tak, tutaj mi się wydaje, kurde. Dobra, to musimy iść na lewo w takim razie teraz. No to jest jeszcze to miejsce, do którego muszę się udać. Tak, bo to ma tak, dobra.
Ta udziel pomocy, to nie wiedziałem, bo nie mogę zaznaczyć sobie tego. Nadal nie mogę zaznaczyć tego. Teraz mnie szlach trafi. Dobra, trzeba tak zaznaczyć. Oj, wpław teraz. Może tym mostem damy radę. Chyba damy radę się cofnąć. Kupiec, czy do tego kupca warto zaglądnąć? Chyba nie. Kart raczej żadnych nie ma, bo to taki wędrowny kupiec, a oni zazwyczaj kart nie mają. Zresztą karty chyba już mi się za bardzo nie przydadzą. Jesteśmy raczej przy końcówce giereczki. Wiecie co by było fajne? Jakby tak po 7 czy 8 latach dodali DLC kolejne do tej gierki. Ale by odżyło community. To było całkiem kurwa dobry pomysł, mi się wydaje. Tak po 8 latach dodajesz DLC, nie? Jakoś, o nawet nie DLC, no jakby jedną misję wykonali, to już by było zajebiście. Ukryty skarb, znowu zgnilec. Dobra, no zróbmy tak, jesteśmy tutaj. Ale też pracują nad Wiedźminem 4, no tak jakby. Wiadomo. Wiedźmin 4 ważniejszy. Pewnie będzie fajniejszy też. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że będzie fajniejszy. Ciężko będzie akurat Wiedźmina 3 pobić. Naprawdę będzie ciężko Wiedźmina 3 pobić. Muszą, kurde, jakie oni w ogóle, na nich jest presja mega, nie? Żeby oni to dobrze zrobili. Dziennik Augusta. Tutaj gdzieś się zapomniałem domknąć bramę, bla bla bla. Nigdy nie ufaj nieznajomym. Odszukaj skrzyneczkę ukrytą w słonecznikach. 300 metrów do... Dobra, oby było warto, nie? Oby było warto. Tu mogę wejść w ogóle do środka? Nie, zamknięte. Spróbujmy odszukać tą skrzynkę. 300 metrów. Z powrotem. Trzeci raz. A może jakieś super łupy, klejnoty, diamenty, pieniądze. 1000 golda może, tak o. Dla Wiedźmaka. Winnica. Jest tylko jedna prawdziwa winnica z prawdziwie dobrym winem. Orvo Bianco. Chociaż my tam jeszcze wina nie robimy. Ale chyba będziemy na pewnym etapie mogli robić, prawda? Mam nadzieję, że będziemy jakieś tam benefity z tego pozyskiwać. Z tej winnicy. Dobra, musimy gdzieś odnaleźć skrzyneczkę. Niestety nie wiem gdzie, bo nie przeczytałem za bardzo, co tam pisało. Że robimy to na bardzo czuje tak zwanego. Pewnie tam było napisane, gdzie ta skrzyneczka jest, co? Kryta za domem, pod domem, przy domie, na środku, przy studni, w studni. Ja pierdola, no. Przepraszam. O, jest, jest. Słonecznika. 95 florenów. Okej. No to trochę jak... No, napluli nam w twarz. Rycerz do wynajęcia? Nie, musimy iść tutaj, udzielić pomocy. I ocie dupca teraz powrotem. Dobra, chodź po otwierając. Tu chociaż mogę wejść i okraść? Nie mogę. A tu mogę pokraść? Mogę! A nie, bo to jest ulepszarka. Do zbroi i tak dalej. A to sobie ulepszymy, będziemy mniej damage'u dostać. 500 metrów. Z powrotem. Już nie wiem, czy my tędy... Tędy tam da radę. My chcemy bardziej chyba na lewo teraz. Na lewo, na lewo. My byśmy chcieli najpierw do tego lewego znacznika. I potem sobie to wszystko... Te wszystkie sprawa wykonamy. A w ogóle mam mega dużo boostów. Same zajebiste boosty. 5 boostów naraz. Mogłoby być więcej, bo moglibyśmy jeszcze, jak wypijemy jaskółkę, odwarek. Będzie więcej. Wydaje mi się też, że ta umiejętność, w której ja zadaję damage, jak tego, jak jestem zatruty eliksirami, to jest fajna umiejętność i warto by było właśnie wypić jakiś odwar w sumie, żeby sobie to stakować. Wydaje mi się, że odwar może, który zwiększa maksymalną żywotność, jak zabije przeciwnika, albo te 5% na obrażenia krytyczne. O kurde. Jeszcze gdzieś tam będziemy mogli na pewno groma zarzucić i jaskółeczkę w razie czego. O kurde, bitwa. Broń stalowa? Czyli broń odpowiednia. O kurwa, ła. Dobra, zatrucie.
To ja ich nie muszę trafić, żeby im zatrucie weszło. Swoją drogą. Uniki w bandytę. Mogę odciąć mu w końcu kończynę? Kurczę, jakoś nie mogę właśnie. Nie wiem, którym cio... jakby... Jest jakiś chyba przycisk do tego, żebym ja mu odciął kończynę efektownie. To mi się wydaje. Tylko nie wiem, który to przycisk. Wydaje mi się, że jak on ma taki pasek, to mogę finisher zrobić. Zgadza się. Oporządzę tylko wóz i jadę pod pomnik. Tam już na mnie czekają. Kurde, i znowu mnie tepnie na ten most? Nie, na szczęście. Dzień później. To się szybko uwijają te jak dzień później. To jest porządna ekipa. Cały pomnik prawie zrobili. Kurwa, w 5 dni? Szybko im posło. Dobra, mogę sobie pozbierać z bandziorów rzeczy. Nie wiem, czy mam miejsce w eku. Ile mam miejsca w eku? No, 22 kilo, to jest niedużo. Będę zbierał takie tempe, kurczę, te... tempe topory. Zaraz mi się to miejsce szybciutko zapełni. Trzeba ostrożnie. No i teraz mamy takie fajne dwa tutaj... dwie te same misje z ratowaniem tych ludzi zaraz koło siebie. No i to się będzie dużo przyjemniej tutaj wykonywać. Niestety po drugim, na drugim końcu mapy, a nie, nie mamy koło siebie, musimy przez całą mapę przejść, ale przy okazji zahaczymy o znacznik zapytania. Będzie dobrze, a my koło jakiegoś, jakiejś misji jesteśmy też. Wypełni kontrakty. Nie, nie, dobra, zajmiemy się tym później, bo ja będę przez 55 minut, a ja tylko jedną misję praktycznie w dzisiejszym odcinku wykonuję. Nawet nie praktycznie, bo to... że... właściwie, no praktycznie jedną misję, znaczy tylko jedną misję wykonuję. Nie było nic innego. No i kilka tam, dwa znaki zapytania też. To jaka miejscowa dziwna. Cmentarz. Wygląda dość strasznie. Pokaż, co tu jest napisane. Wrzucę wielkie otwarcie. A że lebiody? Pomnik? Może jakaś droga do pomnika lebiody? Chyba ta. A, my jesteśmy przy posągu. A, to to jest posąg. To mamy tutaj też opcję odwiedzić plac budowy. Możemy zajrzeć, co tu się dzieje. Jak już jesteśmy. Może będę mógł tutaj z kimś porozmawiać. O, chyba niekoniecznie. Może będę mógł komuś coś zajebać. Chyba też niestety niekoniecznie. Idźmy ratować ludziów. Całkiem duży ten posąg. No i całkiem ładny. Ale w sumie misja. Że coś mam, masz wpływ na mapę, nie? Jak ta mapa wygląda. Fajnie, fajnie, bo to daje takie uczucie właśnie, że no jak w prawdziwym życiu coś daje, że coś zostawiasz poza sobą. Kurwa, ty, no faktycznie ich dużo trochę. Grasanci. Ci bandziory, tylko tu są. Kurwa, że w takim miejscu, gdzie rycerzy tyle, tacy bandziory jak wy. O, widzicie? Mam, jest napisane, jest taki, nie wiem, znacznik jest taki dziwny. I chyba wtedy znaczy, że mogę finisher na nim jakoś wykonać. Na tym ziomku, co przed chwilą padł. A może to oznacza, że on i tak już padnie? Nie wiem, szczerze mówiąc, za bardzo, co to oznacza. A poczekajcie, wejdę sobie w postać, może tu będzie mi wyjaśnione za bardzo, co to oznacza. Kontratak wy... aaa, jeśli życie atakującego jest mniejsze niż 25%, kontratak wywołuje natychmiastowy cios kończący. Ciekawe. To w sumie możemy to stestować. Może zaraz. Zostanie nam jeden gościu. Albo dwóch maksymalnie. O, i teraz. No to zajebiście, żem zrobił. Akcji? Nie w tego miało być akcji. Tu będzie ciężko bez znaków. Kontra trzeba zrobić dobrą. Pyk. Dobra. Pyk. Uuu, finisher. Faktycznie, no. Czyli trzeba po prostu kontrę wykonać, jeżeli mają mało HP. To jest chyba fajne na jakieś bossy albo coś takiego. Wydaje mi się, że może być całkiem przyjemne, jak będziemy jakieś starcie mieli z bossem. Chociaż coś czuję, że na bossa to... ta opcja będzie wyłączona. Dobra, chodź tu gościu, masz 0 HP dosłownie.
Panie. Zaraz, zaraz uwolnię, tak. Najpierw trzeba tutaj przeszukać statek. O kurde, wina. Drogie są w sumie te wina, to się tak wydaje, tylko że wina i jakieś gówno dostaliśmy. W sumie fest są drogie zazwyczaj. Te wina akurat się opłaca je nie tutaj zbierać. I to jest chyba ten statek, o którym mówiłem, że jakiś gigastatek został tutaj w środku dżungli umieszczony. No w środku dżungli faktycznie on nie jest, może trochę przesadziłem. Ale jest w nietypowym miejscu. Sztaba Dwimery to na pewno się przyda. To co zebrałem przed chwilą. Choćby do wykonania właśnie zbroi tutaj cechu gryfa. Ciekawe czy jeszcze jest arcymistrzowska. Na przykład kota też jest. Na takie poziomy 40. To by było powalone szczerze mówiąc. Jakby było to bym... Nie wiem, się popłakał chyba. Ze śmiechu. Ale może być w sumie. Teraz to już mnie nic nie zaskoczy. To już zebrane wszystko. Pozbierajmy no bo to... Zawsze jakiś pieniążek jest. Trzeba to robić, bo ja nie mam niestety siana. A dużo wywalimy na dom. Jeszcze potrzebuję. No dużo potrzebujemy na dom. Potrzebuję też siana na. Na tego ziomka, co mi będzie zaklinał słowa w miecze. Mam nadzieję, że na kolejnym poziomie, jak zapłacę, to będzie jakieś fajne rzeczy naprawdę robił. Teraz na razie gówno robi, ale coś czuję, że. Może, no może coś fajnego porobić. Dobra. Mogę was uwolnić? Wy jesteście uwolnieni, tego ziomu muszę uwolnić. No to poczekać 3 sekundę. Floreny. Będzie trzeba tutaj powymieniać to siano. Na końcu jeszcze fajnie było przeczytać książki, bo może tam będziemy mieli, jak przeczytam książki, które mam i notatki, które posiadam w Eku, to może tam będzie napisane odnośnie tego. Odnośnie jakichś nowych wiedźmińskich rzeczy, które mogę poszukać. Tylko tego to mi się nie odblokowało, bo nie przeczytałem tych książek. Plus jak ktoś by chciał po prostu sobie tutaj poczytać, no to będzie miał okazję. Pokażę wszystkie te książki. I na co im to było? I tak by nie mieli co ukraść. Młotki? Kawał kamienia? Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. Dobra, jeszcze jeden ziomo nam został. Czy tam jeszcze jedna grupa ludzi? Posąg zostanie ukończony. Udziel pomocy wszystkim budowniczym. 500 metrów. Sporo. To jest na drugim końcu. O kurde, dobra. Przy okazji oznaczyć tutaj zapytania. Zahaczymy i delikatnie sobie podjedziemy płotką. 500 metrów to nie jest tak dużo w sumie. To się tak wydaje, ale już jest 400. Teraz będzie 300. Pomalusimi kroczkami i będziemy na miejscu. Dobra, gorzej, że tu trzeba popłynąć. To trochę będzie wolniej na pewno. Siedziało niż jazda na płotce. Dobrze, że płotki nie trzeba jakoś sprytnie przerzucać na drugi brzeg albo płynąć na przykład z płotką, tylko ona się respi po drugim, na drugim końcu. Mało realistyczne, ale za to jak ułatwia życie. Dobra, ukryty skarb jest gdzieś na dole, łącznie kurczę z utopcami. Z utopcami raczej sobie poradzimy w miarę szybko. Bardziej bym się martwił o ten ukryty skarb, tego nie zauważę. A coś już mi się tam świeciło, także... Dawaj Gerwar, na powierzchnię. Dychnij. I nurkujemy. Tu jest w ogóle jakieś wejście, jakiś znacznik do wejścia. Jaskinia tu jest. O kurde. No to chyba nie możemy odpuścić takiej jaskinki, co? Czarny barwnik. U. Jakiś ziomuś, kluczyk, dziennik jakiś. Kapitana statku, możecie sobie przeczytać. Skazany na zapomnienie, to jest jakieś... Co to jest? Zadanie, a szkatułeczka. Musimy... Wpłynąć do tej jaskini tutaj. No to i tak tam planowaliśmy się udać. Ale widzę, że bez tego klucza to nie ma co tam szukać, więc... Dobrze, że udało mi się to podnieść. Wynurzmy się, bo nie wiem, czy nie padnę. No i pakujmy się do środka. Taki chillowy dzisiaj odcinek. Mało fabułki, ale w sumie chyba całkiem spoko. No mi się bardzo przyjemnie tutaj gra.
i wykonuję tę misję. Chociaż nie są to najbardziej ekscytujące misje, to mogę sobie na chillku posiedzieć, nie muszę słuchać, co oni pierdolą. Mogę sam sobie popierdolić, zajebiście w sumie. Charley! Co ty gadasz? Pierwszy raz spotykam taką postać, nie licząc turnieju. Na którym musiałem tutaj interweniować. Dobrze, że jest zbagowany. O kurde. Co na niego będzie dobrze? Dobra, Igni? O, Igni widzę, nie lubimy ognia, co? Oj, nie lubimy, widzę. Nie lubimy ognia. A nie, lubimy ognia. On po prostu wycofkę zrobił chyba taktyczną. Znaczy, na pewno nie lubi być parzony, ale generalnie jakoś nic mu to za bardzo nie robi. Ardzik? Też średnio działa. Chyba po prostu trzeba napieprzać mieczem i liczyć, że jakoś to będzie. A, pamiętam, co trzeba robić. Trzeba czekać, aż on tego, aż on w ścianę dupsnie. I go dupsnąć teraz by trzeba było. A się nie udało. Ale ty, a może ja sobie pójdę, kurczę. Poszukam szkatułeczki. A, on się wywalił się, dojazd! Kurde. Marnowana okazja. Po brzusku. Trzeba czekać, aż on tego zrobi rozpęd i uderzy w tą ścianę. Takie to jest, kurwa, bicie go. To ostatecznie chyba wyjdzie na to samo, ale... Nie wiem, tak jakoś efektownie to wygląda, jak on uderza w tą ścianę. Ja go wtedy dobijam. Dobra, on ma coś fajnego? No co mi tu się odbija tak dziwnie, światło? Skorupa potwora, prost Charleya. Czyli ma jakiś specyficzny tutaj składnik pozyskiwany tylko z Charleya. To dobrze, że go spotkaliśmy, bo w innym wypadku słyszyły, że jeżeli do czegoś byłoby mi potrzebne tutaj prochy Charleya, no to ciężko by było je, kurczę, znaleźć. Znajdź szkatułeczkę. To ta? Niebieski barwnik do zbroi, naszyjnik. Chyba nie ta. Ale niebieski barwnik do zbroi też całkiem fajny i przyjemny. Czaszeczka, czyste coś tam, sreberko. Tutaj trzeba wejść. A, w ogóle nie słyszę na lewą słuchaweczkę. Tutaj musimy wejść, znaleźć szkatułkę ze skarbem. Elfie narzędzia. A, to nudy. Tutaj, pokaż mi to. Wiedźmiński miecz? Tachrel. Poniszczony pamiętnik. Możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. Kolejny wiedźmińska rzecz? Tachrel. Czekajcie, alchemia. Rzemiosło. I oczy Krinca. Pokaż, co to jest to Tachrel. Arcymistrzowski stalowy miecz. Tachrel. To pewnie na jakiś wysoki poziom, dlatego patrzę tak generalnie po poziomach. Nie widzę tutaj. Stalowy miecz. Tutaj chyba nie ma. To może być srebrny miecz, ten Tachrel. A to jest Tachrel. Dlaczego było napisane, że to jest wiedźmiński? Wiedźmiński miecz. Bo to jest chyba jakby wiedźmiński miecz, ale... Ale po prostu tutaj się nie zalicza, no bo nie jest to jakby, nie możemy znaleźć jakby wszystkich. To jest tylko i wyłącznie miecz, a nie możemy znaleźć do tego zbroi i tak dalej, dlatego nie jest zaznaczony na tutaj zielono. Ale chyba faktycznie ma końcówkę jakiegoś kota albo coś takiego. Ciekawe, no powiem szczerze, nie sądziłem, że znajdziemy takie schematy. Niesamowite. Ty, faktycznie to może naprawdę są dużo lepsze zbroje. Zaraz znajdziemy tutaj zbroje, jakieś kota i tak dalej, na jakieś mega arcymistrzowskie. Na mega wysokie poziomy, na przykład 45. Może ja takie zbroje wcześniej też znajdowałem, tylko jakby to było tak dawno temu, że o tym nie pamiętałem. 3 lata temu. Może. A może po prostu już byłem na takim etapie rozgrywki, że mi się po prostu już nie chciało tego szukać. Bo znałem, że i tak zaraz kończymy tą gierkę, więc nie ma sensu tego szukać. No i ostatecznie nie szukałem, nie wiem. Dobra, fajnie by było się pozbyć tego kota, choć w sumie jest noc, jest w stanie. I płotkę znaleźć by było super.
Dobra, zaznaczałem misję ostatni tutaj ziomuś do ratowania, czy tam kilka ziomków do uratowania. I powinniśmy wybudować tutaj pomnik Lebiody. Może coś dostaniemy za tutaj sumienną pomoc. Bez nas w sumie by ten pomnik nigdy nie powstał, więc... Mimo tego, że tam mówi wcześniej, że nie ma siana. No to może sypnie groszem, jak zostanie tutaj wybudowany. Albo po jakimś czasie będziemy mogli zbierać po prostu haracz. Więc to się nie nazywa haracz. Po prostu zbierać pieniążki, tak? Z inwestycji. Dostajemy na przykład 5%, a ludzie będą płacić za tego. Za odwiedzanie tego lebiody. Sorty według cena. Mam jakieś, nie wiem, może tanie rękawiczki. No są w miarę tanie w sumie te rękawiczki. Wyrzuć, ale to zawsze 100 golda marnuje. Warto by było to sprzedać, ale jak już jesteśmy tak blisko ukończenia tej misji, to nie będę teraz zadupcał specjalnie. Ostrożnie trzeba patrzeć, co zbieramy. Dużo tej krwi. Po prostu. I zbierać rozsądne rzeczy, które są nam potrzebne. Dużo tej krwi, to niedobrze, w którym ślad prowadzi. Kikimory? Może jak się nie uda ostatecznie go znaleźć tych i uratować tych ostatnich ziomków. Wszystkich uratujemy, oprócz tych ziomków nie będzie głowy. Jakiś pomnik. Kikimory, no w lewo prowadzą, tutaj jest ścieżka. O kurde. A ten ciekawy, takiego gagatka jeszcze nie widziałem. Skaczącego. Trochę wygląda jak te potwory z Aliena, nie wiem czy jak ktoś po polsku. Jak jest, czy to chyba Alien się po prostu ten film nazywał. Predator i tak dalej, no nie? I tam mieli... Tam były takie dziwne potwory, co wychodziły z ludzkiego, z ludzkiej klatki. Generalnie... tak jak zapładnia... To co zapładniało jakby... człowieku jajka. Czyli to takie coś, co nam na głowę mu się dosysało i tam składało jaja. To trochę jak to wygląda właśnie. Dobra. Pozbierajmy sobie to, bo to na pewno nam się przyda. Jaja kikimor. Powinienem to spalić w diabły. Spalmy to w diabły, będę mógł coś z tego podnieść. A więc tutaj skończyli zaginieni robotnicy. O kurde, i co teraz? Tralipa chyba, ty. Czy oni aż tak istotni nie byli? No i nie zdążyłem pozbierać tego, co chciałem pozbierać, no. Dzień później? A, chyba nie byli tak istotni. Pomnik gotowy. W sumie zajebiście duży ten pomnik. Komu w drogę w temu... co? Temu czas. Wróć do brygadzisty po nagrodę. Czy jedną nagrodę dostaniemy? Pewnie, że wrócę. Trendy? O kurwa, to jest daleka podróż, ty. A przy okazji my się zahaczymy jeszcze z naszych zapytań, ale spieszmy się, bo już godzina 12 minut wykonywania jednej misji pobocznej. Bardzo długo jest. Ale generalnie to ja tam zaznaczam. Generalnie jak sobie znajdziecie na ten pasek przewijania, to zazwyczaj tam jest zaznaczone, tak? Od której minuty do której robiliśmy jaką misję, także chyba... problemu nie ma, bo jak ktoś po prostu nie chce oglądać danej misji, to w sumie sobie skipnie, nie? Akurat to jest spoko, że ja to zaznaczam. Dzięki temu właśnie mogę sobie godzinkę poświęcić na wykonywanie jakiejś misji, po prostu jak komuś się nie podoba, to sobie tą misję skipuję i tyle, i mam wywalone. Wydaje mi się to spoko. Swoją drogą mega dużo to pracy wymaga, żeby takie rzeczy pozaznaczać. Potem muszę od nowa odcinek obejrzeć, nie robię tego na bieżąco. Potem muszę oglądać odcinek, zaznaczać w którym odcinku robiłem jaką misję. Często już tych odcinków nie pamiętam. Nie jest to łatwe zadanie. Łańcuch pietrzona wieprzowina. Pozbierajmy, ten łańcuch chyba jakoś dużo nie waży. Średnicze płatnerskie narzędzia. Kurwa, wiedziałem, że będę przeciążony. No ale przecież te rzeczy są mega drogie, no. 500 golda, no nie, zaraz się popłaczę, wyrzuć. Skrzynka.
rozkaże szpaka, zbroja. Loreny. Zajął karczmę, więc pewnie cała jego ferajna pochleje do nieprzydomności, przypilnuje traktu. Bla bla bla. Żarcie. Wiśniowa na spirytusie. To się przydaje do otwaru chyba, nie? Pergamin, piórak i syf. No i generalnie te wina. Te wina są w sumie mega drogie. Jeżeli chcemy je sprzedać. No tylko problem ze sprzedawaniem w ogóle jedzenia jest taki, że jest mało osób, które to jedzenie od nas kupi. Bo generalnie są to tylko i wyłącznie karczmarze, tak? No i niestety karczmarze najczęściej mają mało też pieniędzy w eku, więc... Nawet jeżeli miałbym dużo rzeczy do sprzedania, mam dużo jedzeń do sprzedania. W sumie te co dałem 50 jakby odnowienia HP, to ja zawsze sprzedaję. No tylko problem jest taki, że to strasznie wolno idzie, no bo... Tak jak mówię jednak, oni mało pieniędzy mają. Wydaje mi się, że jak zbierałem, że zepsułem, bo jak zbierałem przecież karty do talii w Gwinta, to ja odwiedzałem taką masę osób. Tutaj, jak zbierałem te karty z Kelige, że u każdego mogłem wydać trochę siana i sprzedać swoje rzeczy, nie? Też. I no i byłbym teraz bogatszy o 10 koła i minus 50 kg za jakieś gówno. Ale niestety, no, mądry Polak po szkodzie jest takie powiedzenie. Zalicza się. Mogłem. O kurde, co ja nie mogłem tutaj zrobić. Dużo rzeczy mogłem, no ale niestety. O, na przyszłość, jak będziemy u jakiegoś karczmarza, to na pewno zajrzę i będę to sprzedawał. Mega dużo takich rupieci tam mamy, jakiś łopat i jakieś gówna strasznie dużo mamy. Dobra, pogadajmy z tym ziomkiem, to jest ten ziomu, którego wcześniej nam tutaj zlecenie robił, tak? Tak jest. Zadowolony? Mogłem skończyć pomnik, tak jak chciałeś. Mistrzu! Co ja bym bez ciebie zrobił? No nic zrobił. Właśnie, nic. Niezliczone rzesze wyznawców Lebiody będą wznosić za ciebie modły pochwalne. O, super. Ale zapłacisz mi, tak? Ależ oczywiście. Oto nagroda. Inwestor to poważny człowiek interesu. W planie mamy masowe nawrócenia, które doprowadzą do całkowitego zwrotu kosztów produkcji w przeciągu 3 do 5 lat. Wszystko, panie, skalkulowane. 800, kurczę, golda? No to pozostaje życzyć powodzenia. A, jak najbardziej. Bywaj. Powodzonka. No i dobra. Ty 800 golda, to jest...